latach dotarło do mnie tak naprawdę, ile wysiłku i trudu go kosztowało to, żeby, no, żebyśmy mieli ojczyznę. Dziadek nikogo nie skreślał i no nieważne co mógł kto wyrządził złego, to zawsze, ta osoba zawsze miała jakiś kredyt u dziadka. Brat to brat i za bratem w ogień. Ja bym był załamany, a dziadek potrafił jeszcze wyciągnąć rękę, tak, walczyć o to i jeszcze się później ukrywać. Ja podziwiam dziadka po prostu za wszystko. Rok od śmierci Maksymiliana Mieczysława Jarosza, żołnierza Armii Krajowej, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata i Żołnierza Wyklętego. Jakim był człowiekiem i co chciał przekazać młodemu pokoleniu? Co możemy zrobić dziś, by ocalić od zapomnienia takie osoby jak Maksymilian Jarosz? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd porozmawiamy z jego wnukami. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witam serdecznie. Dziś są z nami wnukowie Maksymiliana Jarosza. Andrzej Pankowski, witam. Dzień dobry. Oraz Jerzy Pankowski, witam serdecznie. Witam serdecznie. Na łączach również Krzysztof Machała z Młodzieżowej Fundacji Twój Ruch, który wystąpił w filmie dokumentalnym telewizji Idź Pod Prąd o Maksymilianie Jaroszu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. W studio jest Marzena Chojecka, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych o rodzinie Jaroszów. Witam cię również. Witam. Zanim przejdziemy do wspomnień, pokażmy trailer naszego filmu, ponieważ 2 lata temu mieliśmy zaszczyt osobiście poznać Maksymiliana Jarosza i w efekcie tego spotkania powstał film Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza. Także prosimy trailer filmu i wracamy za chwilę. Postanowili do końca walczyć o to, żeby nie zdradzać ojczyzny. Myśmy sobie przyrzekali, że nie ma odwrotu. Przyszli Sowieci w 1944 roku na nasz teren. Myśmy myśleli, witaliśmy ich nawet, że to oswobodziciele. Mobilizacja, ludzie szli do wojska, a później z wojska musieli uciekać, bo byli prześladowani, że AK-owcy, że oficerowie. I właśnie tym samym staliśmy się żołnierzami wyklętymi. Nie szukali pana później? No jak to nie szukali? Pewnie. Żołnierz normalny z frontu, zrobił się KBW, a ja jego bratem byłem, a ja bandyta. I on mnie szukał, a ja się broniłem i mogłem go zabić, albo on mnie.
Od tamtej pory Laluś się ukrywał. Gdyby był nieuczciwym człowiekiem, to by go ludzie już dawno sprzedali. Jak odchodził, to mówi, nie, ja się nie ujawnię. Ja jeszcze mam dla kogo żyć. Miała Polska biedę z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię. Krzyto, nie ma Polski, nie ma. A my wojowali w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali całe nasze serce. Gorąco polecamy całość filmu dokumentalnego produkcji telewizji Idź Pod Prąd. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy, pan Maksymilian Jarosz oddał Polsce całe swoje serce, udowodnił to swoim życiem. Chciałam was zapytać, jakim był dziadkiem, jak wy go zapamiętaliście? Dziadek, jakim był dziadkiem? Powiem tak, z racji tego, że z racji swojej choroby, jaką jest astma i przymusu zmieniania warunków klimatycznych, tak, czyli jeżdżenia ze Szczecina do Lublina, dokładnie do Piask, do dziadków i uczęszczania tam do szkoły. Także w roku miałem dwie szkoły. Jedną miałem w Szczecinie, drugą szkołę miałem w Piaskach. Uczęszczałem tam do podstawówki. Jeśli tylko zaczynał się sezon wczesnowiosenny, jeździłem do Piask. I mógłbym powiedzieć szczerze, że dziadek po części zastępował mi ojca ze względu na to, że tata dużo pracował, tak, no, miał do utrzymania czwórkę dzieci, także często go nie było w pracy, nie było go w domu, a był w pracy, a ja po prostu jeździłem do dziadków i to dziadek mnie wychowywał i babcia i mógłbym śmiało powiedzieć, że nie byłbym tą osobą, jaką jestem, gdyby nie wychowanie dziadków, tak? Także ja jestem dziadkowi bardzo wdzięczny za wychowanie, za swoją kulturę osobistą i wszystko to, co sobą reprezentuje, to jest tylko i wyłącznie wkład włożony przez dziadków, no i oczywiście też przez rodziców, ale ze względu na mniejszą ilość czasu duży wkład, największy wkład jest po prostu po stronie dziadków. Na dziadka wspominam jako człowieka, który zawsze pomagał, był pomocny, wskazywał drogę, a przede wszystkim uczył nas jednego, żebyśmy się nigdy nie kłócili i że nie ma większej wartości niż rodzina. Bardzo dziękuję. I pytanie do brata, czyli... No, dziadek na pewno poświęcał nam bardzo dużo czasu, szczególnie ja jestem starszy tam, niecałe 10 lat od Jerzego i praktycznie przez całą podstawówkę i potem szkołę średnią każde wakacje spędzaliśmy z młodszym bratem, rok młodszym Adamem w Piaskach i przez te 2-2,5 miesiąca, zależy jak tam było, byliśmy w Piaskach i to właśnie dziadek był taką osobą, która tam zapewniała nam, można powiedzieć, taką rozrywkę towarzyską, czyli z dziadkiem się rozmawiało, z dziadkiem oglądało się jakieś zawody sportowe. Na każdy temat można było porozmawiać, bo dziadek miał dość wszechstronną wiedzę i dużo nas nauczył rzeczy i spędzał z nami dużo czasu. Na przykład potrafił siedzieć na brzegu, na stawach w Piaskach przez praktycznie cały dzień, a my wtedy z kolegami byliśmy, kąpaliśmy się w tym stawie i naprawdę potrafiliśmy siedzieć bardzo długo. Natomiast dziadek brał sobie gazetę, siadał i po prostu nas tam pilnował. I tak mogło być dzień w dzień. Do tego ja jeszcze bardzo dobrze wspominam wycieczki z dziadkiem do Zakopanego. Jako taki, miałem wtedy kilkanaście lat, może 12, czy może nawet mniej, 11-12 lat, także to była nasza taka podróż tylko we dwóch. Pierwszy raz pojechaliśmy do Zakopanego na jakiś tydzień.
I dziadek doskonale przygotował cały plan naszych wycieczek i wszystko było poukładane tak jak trzeba. Naprawdę do tej pory pamiętam, to była taka dłuższa wycieczka z mojej strony. Ja przyjechałem ze Szczecina, dziadek przyjechał z Lublina i tam spotkaliśmy się w Zakopanem i spędziliśmy takie dłuższe wakacje tylko we dwóch. Potem to jeszcze się powtórzyło, ale w większym gronie. Także bardzo, bardzo miło wspominam te wycieczki. No i oczywiście wakacje w Piaskach. I te ostatnie lata, kiedy już jako dorosły człowiek spotykałem się z dziadkiem, to tak można było powiedzieć, że raz do roku przyjeżdżałem już z własnymi dziećmi. I pamiętam, że potem to każda ta wizyta u dziadka to była tak traktowana jako być może ta ostatnia. No i tyle, dziękuję. Ja jeszcze mam takie pytanie do was. Jakie właśnie może przeżycie jakieś takie szczególne pamiętacie właśnie jak największe z dziadkiem, jakie przeżyliście? Coś, jakaś taka przygoda, czy coś, co się wydarzyło, co zapamiętaliście na całe życie? Na całe życie. Znaczy powiem tak, z dziadkiem, tak jak tutaj brat wspominał, tak samo ja ze swoim starszym bratem o rok, bo jest nas czwórka, różnica wieku jest 9 i chyba 8 lat między nami, także ja ze starszym bratem Janem o rok jeździłem tak samo zawsze na wakacje do dziadków. No tylko wiadomo, dziadek już miał swoje lata i nie mógł z nami jeździć czy do Zakopanego sam. Zawsze, że tak powiem, my towarzyszyliśmy jako ci opiekunowie, po części ze względu na dziadka chorobę związaną z sercem. Ale zawsze jak ja byłem, bynajmniej bywałem częściej, byłem zabierany przez dziadków na różnego rodzaju pielgrzymki, na różnego rodzaju wycieczki rowerowe, które służyły akurat dziadkowi jako prawda, ten wysiłek fizyczny wskazany. I mógłbym wymieniać dużo takich przygód odnośnie zwiedzania Piask, czy wszystkich miejsc, gdzie dziadek był, gdzie ja sobie jeszcze nie zdawałem z tego sprawy, że tak, dziadek mi opowiadał, że tu kiedyś w lesie nocował, musiał się chować i nie byłem jeszcze świadom tego, w jakich sytuacjach nocował, tak, w tym lesie, z czym się borykał. Także dopiero po latach dotarło do mnie tak naprawdę, ile wysiłku i trudu go kosztowało to, żebyśmy mieli ojczyznę, tak, żebyśmy byli w Polsce. Także to dużo jest także takich historii po prostu, które no, nie są jakoś porywające, dlatego że dla mnie każda chwila spędzona z dziadkiem była ważna. Z uwagi na to, tak jak mówię, że zastępował mi tego tatę i dużo mnie uczył, tak samo jego koledzy, którzy byli przy nim. Było to oczywiście towarzystwo o wiele ode mnie starsze, tak, ale bardzo dobrze się w nim czułem, odnajdywałem. No tylko, że z roku na rok zostawał tylko dziadek, dlatego że to towarzystwo się cały czas wykruszało ze względu na schorzenia, a dziadek cały czas mówił, że on nikim nie mówił nigdy źle. Naprawdę dla mnie to też było coś fenomenalnego, dlatego że gdzieś się słyszało, tak? Bo Piaski mała miejscowość, spotkało się kogoś znajomego, czy babcia spotkała i o kimś było coś mówione i potem się pytałem dziadka, no, dlaczego tak mówią o tym panu, przecież my tu jeździmy i tak dalej, a dziadek zawsze mówił, a nie słuchaj, ludzie to różnie gadają i to. Także nikogo nie oceniał. Dużo jest rzeczy takich, które chciałbym powiedzieć, a czykolwiek też jest mi ciężko wrócić myślami do tego. Także może, nie wiem, z racji tego, że Andrzej jest starszy i więcej czasu spędzał z dziadkiem, był, nie wiem, no, miał lepszy też taki kontakt, że tak powiem, jako no, najstarszy brat i bardziej dziadek był otwarty w stosunku do niego też z racji tego, że Andrzej był chyba takim, też mogę powiedzieć po części, bratem najstarszym, który mnie też wychowywał, tak? Także też bardzo mu dużo zawdzięczam. Także Andrzej, oddaję tobie głos. No to ja muszę zacząć od czegoś takiego bardziej wesołego, bo się trochę się rozklejam tutaj. To może opowiem taką jedną sytuację,
Ja pamiętam tą sytuację z... To było jeszcze jak mieszkaliśmy w Szklarskiej Porębie i ja miałem wtedy, nie wiem, 5, może 6 lat. I wtedy jeszcze Jerzego i Jana nie było na świecie. Byłem z młodszym o rok bratem Adamem. I pamiętam, że coś przeskrobaliśmy, wpuściliśmy kogoś do domu, jak nie było rodziców, jakichś kolegów ze szkoły czy kogoś, i potem rodzice byli znerwowani, zabronili nam wpuszczać kogokolwiek do domu. No i tak się stało, że na drugi dzień, czy tam na 2 dni później, mieli przyjechać do nas dziadkowie z Lublina do Szklarskiej Poręby pociągiem. Było strasznie zimno wtedy jakoś, czy deszcz padał, no pogoda była niemiłosierna. I pamiętam, że rano usłyszeliśmy pukanie do drzwi, mówili, że to są dziadkowie, ale my tych dziadków nie wpuściliśmy, ponieważ rodzice przykazali nam, żeby ich nie wpuszczać do domu. I dziadkowie stali tam chyba z godzinę, w końcu tata przyszedł z pracy i wpuścił ich. I tak zobaczyliśmy ich takich zwokłych, jak weszli do domu. Ale nawet wtedy dziadek cieszył się i babcia też, że wreszcie weszli do domu i że nie musieli marznąć na dworze. Także to taka jedna sytuacja, ja musiałem trochę się rozweselić, także taką opowiem. Natomiast druga sytuacja to właśnie to, co Dzidek wspominał o tym, że dla dziadka nie było osób złych. Dziadek nikogo nie skreślał i no nieważne co mógł kto wyrządził złego, czy o kim słyszał, ta osoba zawsze miała jakiś kredyt u dziadka. I pamiętam taką jedną sytuację, to było w Piaskach. Ja już nie wiem, miałem jakieś 14-15 lat, może byłem starszy. Przychodził taki pan, jakiś kolega, taki dość nadużywający alkoholu i prosił dziadka o pieniądze. Tam do Piask wchodziło się normalnie z podwórza, można było wejść do domu, każdy mógł wejść, przyjść, porozmawiać. I pamiętam, że babcia zawsze tego pana odsyłała, no z takiego względu czysto edukacyjnego, że jak się raz da na to wino czy na wódkę, to będzie cały czas przychodził. I pamiętam, że babcia pogoniła go, ale dziadek tam krzyknął do niego z balkonu, tam panie, już nie pamiętam jakie było imię, wracaj pan tutaj. Wrócił ten pan, dziadek mu tam popatrzył się tylko, czy babcia jest w domu, czy nie patrzy, wyciągnął tam dychę gdzieś z marynarki, z szafy, dał mu i tamten zadowolony, ucieszył się, poszedł tam, podziękował Mietkowi i ja to widziałem z boku i tak się wpatrzyłem, dziadek tutaj babci się przeciwstawił, ale to do tej pory pamiętam, to już no, będzie ze 25 lat więcej nawet, jak to się stało i to taki był moment, który do tej pory pamiętam. Z tego, co mówicie, pan Maksymilian Jarosz był bardzo ciepłą osobą również w najbliższej rodzinie i poświęcał dużo czasu wnukom. Niedawno rozmawiałam z waszą mamą, z Anną Pankowską, i ona powiedziała, że dla pana Maksymiliana wnukowie mieli szczególną rolę w życiu, ponieważ jest was czwórka, 4 braci, i tak się składa, że niestety pan Maksymilian w trakcie II wojny światowej stracił 4 braci. I słyszałam taką historię rodzinną, kiedy przy okazji 60. rocznicy ślubu waszych dziadków to dotarło do pana Maksymiliana, że można powiedzieć, Bóg mu zwrócił braci, ma teraz 4 wnuków. Chciałam was zapytać, jak wasz dziadek poradził sobie z tą wielką stratą, potem w czasie komuny również walczył, ale jak żył z tym ogromnym cierpieniem, jak udało mu się zachować taki optymizm i nadzieję na przyszłość? Ja ze swojej strony powiem, tak jak ja pamiętam, jak dziadek zawsze wspominał o braciach, tu tak samo zawsze podważał to, że
Często były sytuacje takie, kiedy no, kłóciliśmy się, czy po prostu coś się działo w domu. Były jakieś, że tak powiem, no, kłótnie, jak w każdym domu. I dziadek zawsze dzwonił lub się dzwoniło do dziadka, w zależności co kto przeskrobał i czy rodzice powiedzieli dziadkowi na przykład weź z nim pogadaj, bo my już nie mamy siły. Tak, to tutaj dziadek odgrywał bardzo dużą rolę, bo potrafił zawsze wysunąć takie argumenty, które dawały do myślenia. Nie nasuwał gotowego rozwiązania, tylko opowiadał o różne historie, które miały wpłynąć na naszą decyzję, żebyśmy sami zadecydowali i żebyśmy sobie zdali z tego sprawę, że jednak to jest mój brat, tak? I nie mogę się z nim kłócić, czy to są moi rodzice, nie mogę być na nich zły. I to było dla nas, jak dla mnie, bardzo duża nauka i po prostu samo podejście. Teraz ja mam swoje, tak? Do swoich dzieci, w jaki sposób mam podchodzić. Mam dwóch synów, no, co prawda 2,5 roku i 4 lata, ale też uczę ich tego, że no, brat to brat i za bratem w ogień, tak? Jak dziadek sobie radził ze stratą braci? Dziadek zawsze nam opowiadał o swoich braciach. Zawsze wisiały w domu w piaskach obrazy. Opowiadał, kto jakie miał zdolności, który z braci tak gdzie zginął. I porównywanie. Zawsze chciał, żeby jedno z naszych dzieci nosiło imię brata Stanisława. Na przykład tutaj ja mam syna, któremu dałem na imię. Razem z żoną podjęliśmy decyzję Stanisław na cześć właśnie brata, dziadka, z którym dziadek miał bardzo dobry kontakt. No tak samo ciężko jest po prostu opowiadać o tym, jak dziadek nam mówił, z uwagi na to, że po prostu nie chciał nas też obarczać w jaki sposób bracia zginęli. Ja się dowiedziałem o niektórych rzeczach dopiero jak byłem już tak dorosłym człowiekiem od mamy, czy z akt, które dostała mama, czy z opowieści, jak dziadek był w Auschwitz raz i odnalazł po prostu buta swojego brata i potem było rozpoznanie, że tam zginął. Także nie kontynuowałem takich rozmów z dziadkiem, bo wiedziałem, że go to, może nie wiem, czy boli, ale wiedziałem, że nie chcę o tym rozmawiać. Także nie ciągnąłem tego tematu. Nie wiem jak Andrzej. No, jeśli chodzi o mnie, to ja zupełnie nie przypominam sobie żadnej takiej rozmowy jako dziecko, czy potem jako nastolatek, żebyśmy rozmawiali o rzeczach z okupacji, czy tam z późniejszych czasów z dziadkiem. I jeśli chodzi o wspomnienia jego odnośnie swoich braci, to tam nie było nigdy powiedziane, że któryś z nich zginął, znaczy został zamordowany w Oświęcimiu, czy zastrzelony gdzieś tam przez żandarmów w piaskach czy w Gardzienicach. Te rzeczy, tak jak Dzidek mówi tutaj, my, przynajmniej ja dowiedziałem się od osób jakby trzecich, od mamy, od ojca swojego. Bezpośrednio z dziadkiem nie było takiej rozmowy. Dziadek po prostu rozmawiał z nami na inne tematy i oczywiście były wspomnienia tego, że dziadek miał braci i że kim oni byli, kiedy żyli, ale to były tylko takie pozytywne aspekty niezwiązane ze śmiercią, czy w jaki sposób oni zginęli. I pamiętam też, dziadek wspominał często tego brata, który przeżył wojnę, wujka Olesia, czyli Aleksandra. I właśnie o tym wujku, znaczy bracie swoim często wspominał, chociaż ja wydaje mi się, że nie poznałem go nigdy, bo on chyba umarł, jak ja miałem kilka lat, czy jakoś tak. No ale często mówił o nim. Natomiast później już jak byłem dorosłym człowiekiem i już dowiedziałem się odnośnie co stało się z dziadka braćmi, co dziadek robił w czasie wojny, oczywiście od osób trzecich, czyli od mamy, ojca, babci, cioci, to wtedy nawet za bardzo nie drążyłem tematu z dziadkiem. Po prostu dziadek zawsze mi się kojarzył z pozytywnymi rzeczami i no i na takie tematy wolałem z nim rozmawiać. Zresztą sam z siebie on też nie poruszał mnie
nie poruszał takich tematów bezpośrednio związanych ze śmiercią. Opowiadał o jakichś sytuacjach, które wydarzyły się w czasie wojny. Wspominał braci, ale nie wchodził w takie szczegóły, które by mogły w jakiś sposób wprowadzić smutny nastrój. Z tego, co mówicie, tym bardziej widać, jak dzielnym i mężnym człowiekiem był Maksymilian Jarosz, kiedy kręciliśmy film dokumentalny. Również młodzież z Fundacji Twój Ruch miała okazję poznać osobiście pana Maksymiliana. Jest pytanie od Krzysztofa Machały. Prosimy bardzo. Tak, chciałbym panu zapytać, czym najbardziej imponował wam panów dziadek? Najbardziej imponował. Trudne pytanie, dlatego że mógłbym powiedzieć, że wszystkim, tak, od postawy, od tego, w jaki sposób to wszystko znosił. Dlatego że w momencie, kiedy jest się dzieckiem, nie zwraca się uwagi na to, co dana osoba przeżyła. Ja traktowałem dziadka jako dziadka, czyli tak jak tu brat wspominał, same dobre wspomnienia, osoba pozytywna, do której zawsze można było uciec w przypadku przeskrobania czegoś. Wiedzieliśmy, że nigdy nas nie skarci, zawsze nas wysłucha, pomoże. Dziadek nigdy w życiu nie podniósł na mnie, na mojego starszego brata ręki. Nie wiem, czy starsi bracia kiedykolwiek dostali skórę od dziadka, ale też mi się nie wydaje. Także dziadek wszystkim imponował, dlatego że co by się nie działo, zawsze miał jakąś receptę i zawsze potrafił znaleźć wyjście z sytuacji. Tu jeszcze chciałbym dodać o to, że w momencie, kiedy dowiedziałem się wszystkich rzeczy, tak, od tego, że stracił praktycznie całą rodzinę, no tak, w przeciągu tych paru nas, no nie no, to dwóch lat, tak, na początku rodziców, znaczy braci, następnie rodziców i dla mnie to, co się stało, ja bym był załamany, a dziadek potrafił jeszcze wyciągnąć rękę, tak, walczyć o to i jeszcze się później ukrywać, tak, i dla mnie, ja nie mam słów, żeby po prostu to opisać, bo jak ja widzę teraz, co się dzieje i jak ludzie po prostu, no, nie mają już takiego podejścia do Polski jako państwa, jako narodowości, tak, jako swojej kolebki, tylko to trudno, pójdę gdzieś tam, pojadę gdzieś, nie chcę być w tym państwie. A im jest wtedy przykro, dlatego że ja wiem, ile krwi, ile cierpienia poświęcili za to, tak, nasi dziadkowie, tak, i mnie to przeraża, także ja podziwiam dziadka po prostu za wszystko. I dla mnie dziadek, znaczy co najbardziej podziwiam u dziadka, to przede wszystkim była taka łatwość nawiązywania kontaktów. I to mnie, często mnie to szokowało, jako małego chłopca i potem jak już byłem trochę starszy. Dla dziadka nie było takich sytuacji, że wstydził się z kimś porozmawiać, że coś nie wypadało, tylko po prostu jak był jakiś problem, trzeba było się o coś zapytać, po prostu zapytał się grzecznie jakiejś tam osoby zupełnie postronnej, czy może porozmawiać, i zadał jakieś tam pytanie, czasem uzyskał odpowiedź, czasem nie. Był bardzo, bardzo kontaktowy. To taki, ja podejrzewam, że nigdy taki kontaktowy nie będę, a mało znam ludzi, którzy potrafią tak podejść do drugiego człowieka, często zupełnie nieznajomego. A druga sprawa, za co dziadka podziwiam, to wiedza. Bo tak jak wspominałem wcześniej, można było z nim porozmawiać o wszystkim. Także, a nawet jak brakowało mu jakiejś wiedzy w temacie, to zawsze znalazł jakąś książkę, sprawdził, pokazał. Także miał taką wszechstronną wiedzę i można było zawsze z nim porozmawiać o wszystkim. O, później jako już starsza osoba mogłem z nim porozmawiać o polityce, o tym co się teraz dzieje na świecie, o ekonomii. Także
zawsze był otwarty, zawsze wiedział, co się działo na świecie i po prostu był bardzo dobry kontakt z dziadkiem. Ja przepraszam, chciałem taką jeszcze też historię, anegdotę może wplątać odnośnie tego nawiązywania kontaktów łatwego dziadka. Z uwagi na to, że często jeździłem z nimi na pielgrzymki, wycieczki, które były organizowane w Piaskach, to nawet taka anegdotka chodziła wśród dziadka, no, rówieśników, znajomych, tak, że zawsze jak byłem mały, to tego słuchałem. Jak wsiadało się do autokaru, to wszyscy byli w autokarze i zawsze brakowało kogoś. No i oczywiście ja szedłem z przodu z babcią i no, dziadek gdzieś z tyłu z jakimś kolegą zawsze albo z kimś rozmawiał. No i zawsze było to, no tak, pewnie znowu Jarosza nie ma. A dziadek zazwyczaj właśnie zostawał z tyłu, bo spotkał jakąś osobę tutejszą, która tam, no jakąś lokalną, tak, w zależności w jakiej miejscowości byliśmy, no to chciał sobie porozmawiać, że on tu kiedyś był, się ukrywał, albo co tu się działo. Także też wszyscy wiedzieli od razu, że dziadka trzeba pilnować, jak siedzie do autokaru, to on musi iść z przodu. To, że Maksymilian Jarosz był osobą bardzo kontaktową, doświadczyliśmy tego sami, kiedy zdaje się w czerwcu 2019 roku pojechaliśmy do Piask, do rodzinnego domu Jaroszów. Na początku no, byliśmy dla niego obcymi osobami, ale przyjął nas bardzo serdecznie, poświęcił kilka godzin i chciałam teraz pokazać jego przesłanie do młodego pokolenia. Wracamy za chwilę. Zalecałbym wam młodym, żebyście byli zawsze otwarci dla swoich rówieśników, a najbardziej posłuszni i grzeczni w stosunku do rodziców, do starszych ludzi, do nauczycieli, którzy was uczą, przygotowują do życia na przyszłość. No i jeżeli należycie do jakiejś religii, to też trzeba szanować, bo wyznanie to jest moralność. Jak człowiek w nic nie wierzy, to czyli, że on nie jest wartościowym człowiekiem, bo on może dużo zrobić dobrego, a więcej złego. Prosta, zdaje się, recepta na bycie porządnym człowiekiem. Kontakt z takimi osobami jak Maksymilian Jarosz czy jego siostra Marianna Krasnodębska z domu Jarosz dla mnie osobiście były takim wydarzeniem przełomowym, bo tak naprawdę wtedy zrozumiałam, co to znaczy wolna Polska i jak wielkim jest to depozytem dla nas, odpowiedzialnością, żeby pamiętając bohaterów, którzy oddali dla Polski całe swoje serce, walczyć o Polskę na co dzień. Chciałam teraz zapytać was, wnuków Maksymiliana Jarosza, jak dzisiaj konkretnie możemy kontynuować te ideały, jak dzisiaj trzeba walczyć o Polskę i czy w ogóle jest taka potrzeba. No ja powiem tak od siebie, że potrzeba jest zawsze, bo potrzeba utrzymania ojczyzny, tak, pamięci wszystkich osób, które oddały życie za tą ojczyznę, czy żeby dalej mieć tą ojczyznę. Dziadek też zawsze to powtarzał, że wszędzie dobrze, ale najlepiej jest po prostu zawsze być w swojej ojczyźnie, czy mieć miejsce, do którego można zawsze wrócić, tak, bo dużo osobom wydaje się, że mogą sobie gdzieś wyjechać i ich już nie interesuje to, skąd są, z jakiej czy miejscowości, czy jakiej narodowości są, że po prostu mogą się asymilować już w nowym miejscu, tak? No tutaj na przykład mamy przykład, tak? No Andrzeja, tak? Wyjechał, tak? Do Stanów, ale cały czas jest ten kontakt, no przyjeżdża praktycznie co roku i tak samo, tak? Jest Polakiem, tak? Zawsze jak wraca, to interesuje się polityką i to tutaj, jak wcześniej mówił, że z dziadkiem po pewnym czasie mógł rozmawiać też, jak był starszy o polityce,
to tak naprawdę polityki i ustroju wszystkiego, jak ja miałem WOS w szkole, to mnie dziadek uczył, tak? Bo no, tak jak dziadek mówił, że nauczycieli szanujmy i tak dalej, i czasami się trafiło na po prostu nauczyciela, który może zajęty był innymi rzeczami, czy nie potrafił się skupić trochę, no miał swoje, dajmy, problemy. A dziadek tą wiedzę tutaj no, nam przekazywał, czy no, mam tutaj akurat siebie na myśli i to dziadek mnie po prostu wprowadził w ustrój państwa, na czym polega i zaczął mi wszystko tłumaczyć. I to też tak samo jeśli chodzi o religię. No, tutaj dziadek i babcia tak byli bardzo religijni, tak samo my chodziliśmy do kościoła, cały czas tak kultywujemy, że tak powiem, tą wiarę i po prostu przekazujemy ją wnukom, bo tak jak dziadek wspomniał, trzeba w coś wierzyć, nieważne w co, ale po prostu trzeba wierzyć i przekazywać tę wiarę, że jest coś jeszcze ponad nami, a nie tylko my. Pytanie do Andrzeja Pankowskiego. Mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Widzisz, można powiedzieć, Polskę z perspektywy. Co dzisiaj trzeba robić, by walczyć o dobro naszej ojczyzny? To znaczy, właśnie ta perspektywa pozwala mi spojrzeć na to trochę z dystansu. I trochę inaczej się patrzy, jak się mieszka w Polsce, inaczej jak po prostu się biernie to obserwuje wszystkie te wydarzenia. I ta konkluzja tutaj jest jedna, to po prostu my musimy się przestać kłócić wewnętrznie między sobą. I to właśnie w jakiś sposób nawiązuje do tego przesłania dziadka, że jeśli chodzi o budowę dobrego kraju, silnego kraju, kraju, z którym się liczą na zewnątrz, to trzeba to zacząć od wzajemnego poszanowania wewnątrz tego kraju. I to jest najważniejsze, znaleźć coś, co nas spaja w jakiś sposób. Może to być to, że mówimy tym samym językiem, mamy podobną, tą samą kulturę, ale żeby po prostu myśleć o czymś, co nas łączy, a nie co nas dzieli. I no, jeżeli to będzie wypracowane, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby potem pozostać takim państwem, czy stać się takim państwem, jak na przykład Wielka Brytania, gdzie jest silna klasa rządząca, która daje przykład wszystkim obywatelom. I dziadek urodził się w wolnej Polsce, ale w młodej Polsce, która jeszcze się rozwijała, dopiero co się pozbierała. Potem spędził dużo czasu podczas okupacji, potem były ciemne czasy komunizmu i ostatnie kilka dziesiątek życia spędził no, w tak zwanej wolnej Polsce na początku, potem było coraz lepiej, ale można powiedzieć, że ostatnie 10 lat to naprawdę mogła być taka Polska, o jakiej myślał, taka, która jest na jakiejś konkretnej drodze i zmierza w dobrym kierunku. To, co przed chwilą powiedziałeś, myślę, że jest warte podkreślenia, że potrzebujemy czegoś, co będzie spajać nasz naród i takie osoby, takie sylwetki jak Maksymilian Jarosz są nam bardzo potrzebne, szczególnie młodemu pokoleniu. Teraz oddaję głos Krzysztofowi Machale. Co by panowie powiedzieli dzisiejszej młodzieży, która często traktuje historię jako nudny i nieprzydatny przedmiot? Jak można zachęcić młodych do głębszego poznawania historii, tej najnowszej, tej też tragicznej części naszej historii? Jak można zachęcić? Powiem tak, ja nigdy nie miałem, że tak powiem, przejawów historycznych i sięgania do książek czy do uczenia się aż tak wnikliwie historii. Aczkolwiek dużą rolę tutaj odegrał i ojciec, i dziadek, tak? Tata nam zawsze wmawiał, bo nie będę ukrywał, taty konikiem jest historia i w każdym miejscu, jak nie jeździliśmy, to potrafił powiedzieć, jaki akurat tutaj był książę czy król, tak, jaka to była dynastia, jakie były koniugacje, czy jaka królowa, skąd przyjechała, tak, i dlaczego na przykład, nie wiem,
była tutaj 2 lata, tak, i potem no, była zmiana na zasadzie, nie wiem, tak jak mamy koniugację w średniowieczu, tak, jak no, w średniowieczu, jak tutaj chciałem powiedzieć dynastię piastowską, tak, jakie były tam perypetie i przewlekłe zmiany rządzenia poprzez dzieci Mieszka. No tu na myśli Bolesława Chrobrego. I tato nas zawsze uczył, dziadek tak samo. A jakie mamy mieć podejście? No musimy znaleźć, jak ja mówię jako młoda osoba, tak, bo ja mam 33 lata, także ja bym zachęcał do sięgania po powieści różnego rodzaju, bo jeśli chodzi o II wojnę światową, no to gdzie nie staniemy w Polsce, do jakiego miasta nie pojedziemy, tam jest historia, tak, tam jest taka historia każdego miasta, czy Poznań, czy tak, czy mamy Kraków. Zawsze jest, zawsze młody człowiek pojedzie do jakiegoś większego miasta na zasadzie zwiedzić, czy stolicę, tak, czy pierwszą stolicę, i samemu się chce sięgnąć po tą książkę, tak? Czyli jeśli chodzi o II wojnę światową. Nas akurat dziadek tutaj bardzo, bardzo w to wciągnął, aczkolwiek nigdy nie zagłębiałem się w postać Kościuszki, gdzie się dowiedziałem, że Kościuszko był też taką znaczną postacią, która zniosła w Stanach niewolnictwo. To może mój brat więcej mógł powiedzieć o ten temat, ale no, Polacy i nasza historia jest naprawdę bardzo obszerna i nie wyobrażam sobie nie znać chociaż trochę tej historii, ja nie uważam się absolutnie za jakiegoś znawcę historii, tak, ale no te podstawy myślę, że opanowałem i to tylko i wyłącznie dzięki tacie i dzięki dziadkowi, tak. Także mój brat może więcej się wypowiedzieć, bo też jest koneserem historii. No, dla mnie historia jest bardzo ważna. To z jednej strony to jest jakby takie, można powiedzieć, moje hobby, ja interesuję się historią. Miałem w swoim życiu różne aspekty takie, które akurat okres historyczny mnie interesował i to się cały czas zmienia. Natomiast czy historia jest ważna? Historia jest ważna, bo kto zna historię, może praktycznie przepowiedzieć przyszłość. To jest na takiej zasadzie, jak wiele rzeczy się powtarza w tym, jak funkcjonuje świat, jak funkcjonują kraje i naprawdę jeżeli ktoś orientuje się szeroko w historii, wie co się stało, czym to się skończyło, może przepowiedzieć w jakiś sposób to, co może się wydarzyć. Także to jest ważne, natomiast jak propagować tą wiedzę historyczną, no przede wszystkim dla nowego pokolenia trzeba to dobrze opakować, bo to nie sądzę, by teraz wielu ludzi chciało czytać książki, a szczególnie takie książki mononarracyjne tam z XIX czy początku XX wieku. Te rzeczy się ciężko czyta, to trzeba włożyć dużo siły, żeby przejść przez takie coś. Natomiast trzeba to odpowiednio opakować w takie media, jakie są teraz na czasie i właśnie robić więcej filmów, może robić jakieś inscenizacje multimedialne, czyli inwestować w nowe technologie, w nowe źródła przekazu, tylko po prostu pakować w to odpowiednią treść, nie taką, jak teraz dostajemy z głównych komercyjnych stacji telewizyjnych czy producentów, które tam nie mają nic wspólnego z historią, a są w dziedzinie w kategorii historia. Także ja myślę, że tutaj jest taka nisza na filmy dokumentalne czy fabularne, które traktują o historii i powinno się tam inwestować i w taki sposób przekazywać to pokoleniu. I trzecia sprawa to jest, że każdy z nas, kto miał jakiegoś bohatera w swojej rodzinie, powinien też kultywować pamięć o takiej osobie, przekazując te informacje, co dana osoba zrobiła swoim dzieciom i potem wnukom. Także to też jest bardzo ważne, żeby pielęgnować to w obrębie swojej rodziny. Bardzo cenne
uwagi dla młodego pokolenia, czyli przede wszystkim zacząć od swojej rodziny, poznać historię swojej rodziny, poszukać tam bohaterów i poznać również lokalnych bohaterów. Można powiedzieć, my tego doświadczyłyśmy wraz z moją mamą Marzaną Ochojecką, bo przypadkiem trafiliśmy na historię rodziny Jaroszów, kiedy spotkaliśmy się 2 lata temu z panią Marianną Krasnodębską z domu Jarosz, później z panem Maksymilianem. Okazało się, że jesteśmy rodziną. Zdaje się, że z 3 stron pani Marianna nam to często tłumaczy, ale nie jest to takie proste do zrozumienia. I powstały w efekcie 2 filmy. Jeden mam w ręku, Sprawiedliwi wśród narodów, historia rodziny Jaroszów, i drugi film, Jak zostałem żołnierzem wyklętym, wspomnienia Maksymiliana Jarosza. Tylko zaznaczę, że Młodzieżowa Fundacja Twój Ruch robi krok w stronę szkół, czyli przygotowuje ofertę edukacyjną ze scenariuszami lekcji na podstawie tych filmów. Teraz pytanie do Marzeny Chojeckiej. Jak na ciebie wpłynęło to, że poznałaś osobiście panią Mariannę, pana Maksymiliana? Jak to wpłynęło na twoje życie? Mogę westchnąć, bo nawet trudno mi jest określić, jak bardzo się cieszyłam, kiedy właśnie spotkałyśmy panią Mariannę, chociaż w pierwszym jakby takim spotkaniu, w pierwszym powiedzmy zamiarze spotkania nie wiedziałyśmy, że jakie są powiązania rodzinne, ale okazało się, że właśnie jesteśmy jakoś tam spokrewnieni przez pradziadków. To niesamowita przygoda i zaskoczenie przede wszystkim. Tak. No dla mnie to był taki ten film i spotkanie w ogóle z rodzeństwem bohaterskim było, było takim zanurkowaniem na początku w przedwojenne piaski, ponieważ ja, podobnie jak wy zresztą, mój dziadek Stanisław Misiura był rocznik 1901, był partyzantem AK, zresztą znali się z waszym dziadkiem i też mój wujek Wacław Ciesielski, to być może, że słyszeliście o nim. Zresztą pan Maksymilian mówił, że no bardzo tak też wzruszająco mówił o wujku, że to był tak jak starszy brat, to z kolei rocznik 19. Uczył go w szkole podoficerskiej AK w Ignasinie. A dziadek też był w tym oddziale wujka Wacka. Oczywiście znali się i ja zawsze, ja tak jak wy, przesiadywałam u dziadków wraz z moim bratem i oczywiście dziadek opowiadał. Dziadek miał bardzo podobne usposobienie do waszego dziadka, jak widzę, tak wiele podobieństw. Rzeczywiście kontakt z panem Maksymilianem, no nie powiem, że to był tak jak z moim dziadkiem, no bo to tak nie można zabierać sobie dziadków, ale... A był to jakby taki wehikuł czasu. Ale dla mnie to był taki wehikuł czasu, że ja nasiąkłam, chociaż jako dziecko tak jak też nie za bardzo interesowałam się historią i tak samo mój dziadek nie opowiadał za dużo o tych czasach II wojny. Ja zawsze z bratem chcieliśmy, ponieważ oglądaliśmy 4 pancernych, chcieliśmy usłyszeć o tych opowieściach, ale dziadek też niechętnie i babcia również no, przebąkiwali, że to było bardzo smutne i lepiej do tego nie wracać. Opowiadał o czasach gimnazjalnych, o wojnie 20 roku, na której był, ale właśnie o drugiej wojnie bardzo mało opowiadał. I chociaż rzeczywiście były to opowieści i ja... niestety przegapiłam ten moment, chciałam go nagrać. Mieliśmy już magnetofon, to były 80. lata, ale niestety nie zdążyłam. Pojechałam na studia do Krakowa, no i dziadek zmarł w 86 roku. No i wiedziałam, że to już jakby bezpowrotnie jest stracone. I... no teraz się rozklejam, ale wyobrażacie sobie, jaką miałam wielką radość, kiedy pani Marianna i pan Maksymilian odświeżyli te wszystkie opowieści, opowiedzieli
z innych stron o tych wydarzeniach. No oczywiście wręcz padliśmy sobie w ramiona, kiedy usłyszeli o wujku Wacku, który no, uczestniczył w ekshumacji zwłok chyba brata Stanisława. Także rzeczywiście to dla mnie było... Ja wiedziałam, że trzeba zrobić te filmy. Chociażby ze względów osobistych. To był właśnie ten mój tak jakby depozyt, dług, który nie spłaciłam, który miałam do spłacenia wobec dziadka i historii, jego poświęcenia i całej też rodziny dla Polski. No i właśnie tak jakby przez waszego dziadka mogłam to spłacić. Także bardzo dziękuję. Dziękujemy. Udało się ocalić od zapomnienia. Taki jest tytuł książki, wspomnienia pana Maksymiliana Jarosza. Wiem, że to jest wasze dzieło rodzinne. Pytanie do was, jak wy zareagowaliście na film o waszym dziadku, który ukazał się już po jego śmierci 1 marca tego roku? Ja generalnie dostałem film od rodziców, którzy przesłali mi go, ale ja potrzebuję trochę takiego dystansu i spokoju, żeby obejrzeć jakikolwiek film o dziadku, czy przeczytać cokolwiek, także odłożyłem to na kilka tygodni później i obejrzałem go chyba tydzień temu. No, bardzo mi się podobał, no, przypomniał mi po roku od śmierci dziadka i też sposób, w jaki był pokazany, tak daje, oddziaływuje bardzo na wyobraźni. Także generalnie film podobał mi się i byłem zaskoczony, że został zrobiony. Tutaj praca zbiorowa, ale no muszę zaznaczyć, że takim głównym mózgiem i osobą, takim motorem, żeby powstały te produkcje, jest moja mama. Ale w tym momencie też bardzo chcę podziękować Weronice Machale i Krzysiowi Machale za właśnie tą oprawę graficzną, montaż i no, tą rolę jakby rekonstruktora pana Maksymiliana. Krzysztof, może powiesz nam, jak ty czułeś się w roli tego rekonstruktora? Musiałeś przenieść się w czasie i zostać na chwilę, wczuć się w rolę żołnierza wyklętego. Jak to na ciebie wpłynęło? No, uczestnictwo w projekcie tego filmu o żołnierzach wyklętych było dla mnie takim dużym zaszczytem. Tak się cieszę, że mogłem się w taki drobny, taki epizodyczny sposób przyłożyć do powstania tego materiału. Osobiście przykład poświęcenia żołnierzy wyklętych, w tym pana Maksymiliana Jarosza, jest taki dla mnie niezwykle ważny, ponieważ no, żołnierze wyklęci stanęli przed wyborem, przed którym moje pokolenie, ale pewnie też następne pokolenie nie będzie musiało stanąć. I rzeczywiście to poświęcenie jest takie dla mnie osobiście ogromnym przykładem i pozwala zastanowić się, w jakich czasach teraz żyjemy, w jakich spokojnych czasach żyjemy, więc właśnie ten przykład jest dla mnie szczególnie ważny. Jeszcze pytanie do Jerzego Pankowskiego o wrażenia po filmie o panu Jaroszu. Bardzo się ucieszyłem z tego filmu, względu na to, że mogłem ponownie usłyszeć głos dziadka, co było dla mnie bardzo wzruszające. I przypomnę sobie wszystkie historie, które opowiadał mi na żywo, a które też opowiadał państwu. Film zrobił na mnie też wrażenie ze względu na to, na montaż, dlatego że tutaj widzimy tak pana Krzysztofa, który się wcielił w rolę dziadka, jak ten film oddziaływuje na odbiorcę poprzez to, że pokazuje te sceny, jak to pokolenie musiało po prostu walczyć, chować się i po prostu jak funkcjonowała rodzina, dlatego że widzimy w tych historiach to, że jakie są koniugacje rodziny, jak ta rodzina pomaga, jak się szło na drugi koniec wioski, czy do drugiej miejscowości, tak, po pomoc, czy jak ktoś mógł się podszyć nawet pod nazwisko, że tak powiem, osób, u których był przed chwilą, tak, gdzie po prostu no, ten
SS-man czy gestapowiec spojrzał, zobaczył, tak, porównał, a jak twoje nazwisko, tak? Kowalski, i spojrzał, okej, to idź, tak? I też nikt nic nie mówił, w sensie nie wydawał tej osoby, tak? No wiadomo, że to wszystko byli przyjaciele, ale to pokazuje, jacy my Polacy jesteśmy, jacy możemy być, tak? Tak jak tu brat mówił, żeby była ta zgoda między nami wszystkimi. Dziadek miał takie powiedzenie, które zawsze powtarzał, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I to też często powtarzam i mam nadzieję, że wpoję to też swoim dzieciom. Rzeczywiście tutaj przy tych dwóch produkcjach brała udział młodzież z Fundacji Twój Ruch, także jest to też dla nas nadzieja na sztafatę pokoleń. Chciałam się podzielić jednym z komentarzy pod jednym z naszych filmów o rodzinie Jaroszów. Pani Monika napisała tak: miałam zaszczyt poznać pana Maksymiliana 2 lata temu w autobusie do Krakowa. Jechałam wtedy na rekolekcje, rozmawialiśmy całą drogę. Niesamowity człowiek, uśmiechnięty i pełen życia. Poprosił mnie wraz z córką, czy mogę pomóc wejść mu do autobusu, żeby mógł gdzieś usiąść, bo kolejka była spora, a nikt pana nie przepuścił. Do końca życia nie zapomnę tej rozmowy. To był wielki zaszczyt go poznać. Na koniec w Krakowie pocałował mnie w rękę. Myślę, że to jest jedna z wielu historii, ale widać, że pan Maksymilian Jarosz był niesamowitą postacią, zmienił życia konkretnych ludzi i choć go nie ma dzisiaj z nami, to jest w naszych sercach. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za te wspomnienia rodzinne. Dodam od siebie, że poznałam kilka osób z waszej rodziny i osobiście jest to dla mnie wielki przywilej i też nadzieja, że są jeszcze takie rodziny, że jest ta sztafeta pokoleń, także był to dla mnie zaszczyt. Dziękuję za rozmowę. Andrzej Pankowski, Jerzy Pankowski. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się na żywo, może przy jakimś ognisku, bo wiem, że było też to marzeniem pana Jarosza. My także. Ja chciałem tutaj wplątać jeszcze jedną rzecz, że tutaj nasza ciocia, ta, która obecnie jest w Londynie, przewiduje utworzenie takiego miejsca pamięci dziadka w Piaskach, także każda osoba, która by chciała więcej poznać, zobaczyć, nie wiemy, kiedy to powstanie, ale na pewno państwo się o tym dowiedzą, przekażemy taką informację i serdecznie będziemy zapraszać wszystkich, aby odwiedzali Piaski i odwiedzali dom naszego dziadka, żeby mogli dotknąć kawałka historii. Bardzo dziękujemy i z pewnością będziemy informować o kolejnych informacjach. W studiu ze mną była Marzena Chojecka. Dziękuję ci za udział. Dziękuję bardzo. I szacunek za do zobaczenia przy ognisku, pracy. Bo jak widziałam się z panem Jaroszem w lutym zeszłego roku, to tak pożegnaliśmy się takim jego marzeniem, że on by chciał właśnie tak już trochę nie ma sił chodzić do tych szkół i opowiadać ciągle tą historię, która jest bolesna. Wtedy przed spotkaniem z nami, nagraniem tym ostatnim, nie przespał całej nocy. Ja trochę się czułam winna, że tak bardzo to przeżył, bardzo wszystko tak dokładnie wręcz recytował, dał nam różne kserówki, różnych dokumentów. Bardzo się przygotował, tak jakby rzeczywiście no, przeczuwał, że no, musi to wszystko przekazać. I mówił, że bardzo by chciał spotkać się tak przy ognisku z młodzieżą, żeby porozmawiać właśnie o tej przeszłości. Także mam nadzieję, że spotkamy się może przy ognisku. To też pole do popisu dla naszej młodzieży. Był z nami również Krzysztof Machała z Fundacji Twój Ruch. Dziękuję bardzo. Kornelia Chojecka, Telewizja Idź Pod Prąd. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.